Damian, chyba najlepiej będzie ten mecz podsumować w taki sposób. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No na pewno. Szkoda, bo wydaje mi się, że byliśmy w przebiegu gry zespołem lepszym, zasługiwaliśmy na zwycięstwo. Miałem swoją sytuację na początku. Niestety, kurczę, noga postawna mi gdzieś podjechała, nie że co trafiłem w piłkę, szkoda. Ale mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, zwłaszcza w drugiej połowie, gdzieś jakieś przebitki. Zabrakło może kroku, kurczę, w tył i do pustaka mogliśmy dołożyć, no ale tak jak powiedziałeś, jak się nie ma co się lubi, to się nie ma co się ma. Szanujemy ten punkt, wiemy, że tak naprawdę on może nam dać awans, ale został nam ostatni mecz, gramy u siebie przed własną publicznością, zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać i zapewnić sobie grę w barażach. Ja miałem takie wrażenie przez dużą część tego spotkania, że była to troszkę taka kalka meczu w Katowicach. Zgodzisz się ze mną? Można tak powiedzieć, no tam też byliśmy zespołem lepszym, dominowaliśmy, prowadziliśmy grę tak jak tutaj. No zabrakło czegoś, tego może ostatniego podania, może troszeczkę więcej skuteczności, zimnej krwi pod bramką rywala, ale trudno, ten mecz już jest za nami, musimy szybko zapomnieć, przygotować się jak najlepiej do meczu ze Skrą u siebie. A zaskoczył Ciebie troszkę fakt, że GKS tak, no można powiedzieć, że oddał nam pole, on nic nie musiał, on tylko mógł, czyli można się było spodziewać, że może troszkę odważniej będą chcieli zagrać. Podejrzewaliśmy, że właśnie tak do tego meczu podejdą, grają tak naprawdę, jak to się mówi, o nic. Czasami tak lepiej grać, bo jest większy luz, po prostu nic nie muszą, tak jak powiedziałeś, a my walczymy o te baryże jednak i gdzieś ta presja może jest troszeczkę większa, ale no nic, no szanujemy ten punkt i walczymy dalej. Siedziało tak z tyłu głowy, że troszkę znaleźliśmy się na tym musiku, że Arka miała ten punkt już nad nami, czyli no, troszkę nas zmusiła do tego, że no, nie mieliśmy już wszystkiego tylko we własnych nogach, gdyby się tutaj noga powinęła. No tak, no, znaliśmy wynik Arki, wiedzieliśmy, że musimy zapunktować tutaj, ale jest, no tak jak powiedziałem na początku, no, gramy u siebie przed własną publicznością, jesteśmy u siebie z zespołem bardzo mocnym i liczę na to, że wygramy to spotkanie po prostu. Powiedz Bartek, nie czy, tylko jak duży niedosyt czujesz po tym spotkaniu? No jak nie duży, na pewno duży niedosyt czujemy wszyscy w szatni, tak jak przed chwilą gdzieś tam rozmawialiśmy, ale też szanujemy ten punkt, no bo wiadomo jak wygląda tabela i przed sezonem każdy by brał w ciemno, że gramy u siebie ze Skrą o to, czy jesteśmy w barażach, czy nie. Nie było tak momentami, że troszkę za bardzo chcieliście wejść do bramki GKS-u, że brakło czasem takiej decyzji o szybszym strzale? Może tak być. Ciężko mi teraz tak powiedzieć na gorąco, ale myślę, że kontrolowaliśmy to spotkanie i mieliśmy swoje sytuacje. Zabrakło gdzieś tam ostatniego strzału, ale czy to było za wolno, nie chcę teraz powiedzieć, bo musiałbym to na spokojnie przeanalizować. To ja na dnie, że za wolno, tylko że zabrakło wcześniejszej decyzji o oddaniu strzału. Sam miałeś taką sytuację, że biegłeś już na wprost bramki, w zasadzie wbiegłeś pole karne i dogrywałeś, zamiast zdecydować się na strzał. No tak, to jest moja zła decyzja, biorę to na siebie, powinienem uderzać i zobaczyć, co z tego będzie. Chciałem podać do Andrzeja, gdzie tam mi komunikował, że jest, więc no biorę to na siebie, zła moja decyzja. GKS czymś Was zaskoczył, czy właśnie zagrał tak, jak się spodziewaliście? Nie, no sztab nas świetnie przygotował, bo byliśmy super przygotowani na to, czy oni grali, schodzili na czwórkę, czy na trójkę w obronie. Dobrze łapaliśmy pressing i myślę, że to dobrze wyglądało w drugiej połowie już nawet bardzo dobrze, więc no myślę, że niczym nas nie zaskoczył. GKS też próbował wysoko wychodzić do nas, szczególnie przy naszych otwarciach, ale też z tym sobie radziliście bardzo dobrze. No myślę, że cały sezon radzimy sobie z tym, jak ktoś do nas wychodzi wysoko, więc my chyba wolimy, jak ktoś gdzieś tam nas próbuje presować, bo mamy dużo wariantów na wyjście z tego pressingu i chyba o to chodzi, żeby gdzieś tam zespół przeciwnika nas presował, bo gdzieś tam, gdy przeciwnik gdzieś tam się cofał, jest trochę gorzej. Teraz przed nami ostatni akcent sezonu zasadniczego. I myślę, że możemy obiecać, że nie ostatni akcent sezonu. No nie, no nikt w szatni nie mówi, że to jest ostatni mecz. Każdy mówi gdzieś tam o trzech ostatnich meczach w tym sezonie, więc tylko tak mówimy.